Bardzo serdecznie dzisiaj pokażę, jak zrobić łabędzia, aczkolwiek łabędź nie będzie z dwoma skrzydłami, tylko tak jakby z jednym, ale to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja zrobię takiego malutkiego, bo możecie zrobić podstawę z 50, 60, ja przeważnie robię z 60, a teraz zrobię z 40, a więc on będzie naprawdę malutki. I teraz tak, macie gotowe trójkąciki. Jeżeli chodzi o zrobienie takiego trójkącika, ja już pokazywałam, jak to taki jest prostokącik, jak to się robi. Na pół. Do środka okręcamy. Do środka. Teraz mamy tak. Zaginamy. Do środka. Zaginam. Do środka. I już jest. No to na podstawę 40, a później takich rządków z 5 co najmniej, czyli po 20, tak? A teraz 40 i teraz tak. Tu. Jedno z tej strony, drugie z tej strony. I teraz można sobie mówić i tak, że od dołu, dół, góra. Dół, góra. Mi to teraz lepiej się robi, bo jak robicie od samego początku trójkąciki, to one są bardziej ściśnięte, tak? Wtedy tak szybko nie będziecie robić, ale tak, dół, góra, żeby, o, nie wkładać teraz znowu tak, teraz tu wciskać tak, no bo wtedy nie wyjdzie. I znowu. Dół i góra. I tak z pozostałymi robimy to samo. Ok, już jestem ponownie i wychodzi coś takiego. Na początku może tu Wam tak troszeczkę tutaj wychodzić, ale pokażę. O, i teraz jedno musi być tak, a drugie tak. I teraz to w to. O, to mi wyszło, ale mogę pokazać, o, że musi być to z tym. No i trzeba po prostu teraz sobie to uformować. I teraz na każde takie okrążenie 20 trójkącików. I takich okrążeń z 4-5. I teraz tak. Nie wkładamy to w to, tylko to z tym. Jedno z drugim, tak można powiedzieć. Żeby pamiętać o tym. O. Tym. I tak aż do samego można końca. Ja tak nie będę pokazywać, bo to też by długo by zajęło czasu. I w międzyczasie można nawet sobie już brać i tak formować, żeby czasami nie wyleciało. I tak do końca. Tu już mam ostatni. O, i już kończę pierwsze okrążenie. I teraz znowu można sobie tak chwycić, żeby to z tym. Najważniejsze, będę się powtarzać, ale ja na początku też źle robiłam, bo to z tym wkładałam. I to tak nie może być. Musi być to z tym. I tak do końca. I z takich 4-5 takich okrążeń. Ok, jestem ponownie. Zapomniałam powiedzieć, że jeszcze będzie nam potrzebny czerwony. To już do szyi łabędzia. I też nie mówiłam, ile będzie potrzebnych, bo to tak plus minus można policzyć 40, była podstawa. I teraz zrobiłam 5 takich okrążeń, a więc 5 razy 20 to jest 100, 140 już na to. No i teraz na skrzydło też będzie trochę będzie potrzebnych tych trójkącików. To tak plus minus na pewno z 300 może wyjdzie, albo i nawet więcej. A więc możecie sobie z 350 albo 400 nawet naskładać, a to co zostanie, no to zostanie już na coś innego. I teraz tak. Musiałam sobie doszykować trójkącików. I teraz tak, tak jak tutaj pokazuję,
nie zostawiamy tego, tylko tak jak wcześniej właśnie było wkładane, to zostawiamy jedno na szyję właśnie tego łabędzia. I teraz nie będę znowu tak wkładać, tylko odwrotnie. Tak. Tak, ja mogę nawet okręcić i pokazać tak, ale tutaj pierwsze to pokażę tak od środka. Już tutaj mi się lepiej to, można powiedzieć, wkłada, bo już miałam od innych takich rzeczy, co robiłam. A jak na początku ma się te takie bardziej ściśnięte, no to troszeczkę to dłużej potrwa. Już prawie jedno takie okrążenie będzie skończone. O. I to jedno zostawiamy do szyi. I teraz co? Mogę pokazać tak właśnie, albo w ten sposób, z tej strony. I teraz nie to z tym, tylko to z tym, że takie to jedno zostanie. A więc to z tym. No tak jak wcześniej się robiło. No i co można powiedzieć, że będzie coraz mniej. Jeden będzie po prostu ubywał. O tak. I tak dookoła. Już jestem przy końcówce i ostatni wkładam. I tutaj zawsze ten jeden zostanie. I znowu kolejny. To znowu to z tym. Że tutaj będą już tutaj zostawały, tak? Nie to z tym, tylko to z tym. I tak każdy rządek, że będzie po prostu tak, jak już mówiłam wcześniej, i po jednym będzie ubywało. I aż później tak do samego końca. Ok, muszę tak to pokazać. Tak mniej więcej to wygląda. Tak jak mówiłam, coraz mniej. Tak jest. I zapomniałam powiedzieć, że jak właśnie robicie, to żeby mocniej to docisnąć, to wtedy fajnie będzie się trzymać. No i ja znowu tutaj, o, będę to 100 razy powtarzać, ale nie to, tylko to z tym. No i końcówka. I teraz można sobie troszeczkę wygiąć. I teraz uszykuję 25 trójkącików białych i jeden czerwony. Ok, no i teraz tak. Bierzemy jeden trójkącik, bierzemy drugi i jedno w drugie. Żeby nie wkładać w jedno, tylko tu. Przez to tutaj jest, żeby teraz chwycić tak jedno w drugie. I tak pozostało mi tak samo. I teraz ten czerwony to nie na końcu. Tylko oczywiście okręcić sobie i nie tu, tylko tutaj na początku czerwony. I teraz, żeby nie z tej strony, tylko o, z tej strony. I powiem tak, najlepiej jak wkładacie jedno w drugie, to troszeczkę kleju dodać, bo to może w każdej chwili o, wyjść. Ale ja tak teraz pokazuję, bo to troszeczkę by potrwało, no to teraz trzeba uformować szyję. No i o, tak.
można sobie tak, tak i w taki jakby znak zapytania, można powiedzieć. O, tak. Można nawet więcej tych trójkącików, żeby ta szyja była dłuższa. Ja tu mam z 25. Dobra, ale tak może być. No i teraz to, co tutaj nam zostało, te dwa tutaj, no to teraz trzeba tak i docisnąć. I już jest gotowy. I tak mniej więcej się prezentuje. Muszę powiedzieć, że lepiej wygląda z większej ilości trójkącików, a więc możecie zrobić podstawę z 60, później z 30 i tak jak pokazywałam, tak można robić. No na tego mówię 350, możecie uszykować sobie 400, bo to takie plus minus musi mniej więcej, tu można sobie o poprawić. I tak się prezentuje. Do zobaczenia i do następnego odcinka.